meldujemy się na lotnisku w Warszawie, jesteśmy już całą kadrą, czekamy już na przejście, ostatnie przejście przez bramki i lecimy do Paryża. Tam mamy przesiadkę na drugie lotnisko w Paryżu i stamtąd już gonimy do Biarritz. Prawda? Tak. Dobra, jesteśmy już w Paryżu, odbieramy właśnie bagaże. Tutaj zobaczcie, dziewczyny się wyspały w samolocie, prawda? Troszeczkę tak. Pół godziny. A powiedzcie, po co jedziemy do Biarritz? Po medale. Na zawody. A jakie medale? Złote. Najlepsze. O, macie oliwkę jeszcze. Tu dziewczyny. Tamarę. Czekamy jeszcze na transport. Czekamy jeszcze na transport. Ma podjechać bus po nas, ma nas przewieźć na drugie lotnisko. A tymczasem w przerwie razem z Justyną romnęłyśmy sobie taką małą czarną. Cała reszta zawodników czeka. Zatrzymaliśmy się właśnie na drugim lotnisku w Paryżu. Wstąpiłyśmy z dziewczynami na kawę. Moje ulubione pytanie, dziewczyny, co po zawodach? Na co jest marzenie? Po zawodach, jak co po zawodach? Kardio, czysta micha. Oliwia? Interwał. A chętka na co jest? Z jedzenia? Ryż z koperkiem. Z koperkiem? Tego nie próbowałam. A tak serio? A tak serio, to te słodkości, co tam są w tym? Czekolada jakaś. Dobra, kolejne lotnisko, tym razem już w Biarritz, ostatni punkt. Czekamy teraz na jakiegoś busa, który zawiedzie nas na halę. Popatrzcie, jak wygląda cała kadra. Już są wszyscy troszeczkę zmęczeni. O proszę, popijanie ciepłej herbaty, bo niestety jest tu mega zimno. Każdy jest już wykończony, oprócz Kasi. Tu jest uśmiech. Nie jest ciepło, bardzo ciepło. No. Tam siedzi reszta. Pan kierowca wiezie już większość grupy na halę. Ze mną z przodu Kasia, cała grupa jest z tyłu. Część jeszcze została na lotnisku i czeka na kolejną turę. I właśnie jadąc, zobaczcie, jakie ładne mamy budynki. To jest miasto Biarritz, już jesteśmy blisko hali zawodów. Także za moment też może za tymi budynkami ujrzymy morze. O, już widać, ale mgła jaka. Okay, ale świetnie. Ma, ale o, może. Okay. Ale mocne fale, szok. Może. Ale ładnie. To jest nasz hotel zawodu? Nie, chyba nie. No słuchajcie, bikini mamy. Ale jakie fale? Ja pierniczę, jakie fale. No nie, dotarliśmy już do hotelu, gdzie są weryfikacje. Słuchajcie, tutaj odbywa się podział opasek i wszelkich gadżetów, które dostajemy. Ale zobaczcie, co jest najlepsze. Najlepszy to jest widok, który zobaczycie przez to okno, bo hala znajduje się tuż przy samym morzu. Co prawda są wichry ogromne, ale zobaczcie, jak to wygląda. Całe morze. Dotarliśmy już do naszego mieszkanka. Mieszkamy w osobnym apartamencie niż kadra, bo koszty, jakie musiałby Piotrek zapłacić, żeby tam mieszkać, to jest 1650, a tu za cały apartament płacimy chyba 870, także jest na korzyść. Co powiem, na początku nie mogliśmy nic nagrać, bo tak nam łapki zmarzły, niesamowicie jest brzydka pogoda, deszcz leje i jest zimno, wiecznie. A jest to bardzo blisko morza, więc stamtąd myślę, że też trochę tych wiatrów przybywa. Tak wygląda nasze mieszkanko. Tam dalej mamy też sypialnię malutką i łazienkę. Czas na nasz posiłeczek. Ja mam jeszcze brownie. Jakiś zero mojito. Seven up. A co, jajuba? Mojito, seven up, zwykły zero, doktor Pepe zero. Takie życie to ja rozumiem. Co, zostajesz tu, tak? Pewnie.
Ja wracam. No, a na mnie jeszcze wieczorkiem czekają lody. Na mnie też? Takie. Jeszcze tam mam szłepca. Nie, te są Piotrka. Te są moje. Moje szłepsik zero. Dzień dobry. Mamy sobotę. Nie wiem, która jest 9:30. Może za chwilkę już ruszamy na halę z Piotrkiem. Zdążyłam się wyszykować. Co prawda mało snu znowu było. Teraz nie patrzcie, bo nie ma ani pomadki jeszcze. Tu jest zupełne odcięcie kolorystyczne, ale będzie to wyglądało lepiej na samym wyjściu. Dalej nie wiem do tej pory, który strój wziąć. Tak naprawdę mierzyłam jeszcze przed chwilą i raczej będzie to granatowy. Mimo tego, że dużo osób, w tym nawet mama, mówili mi, żeby właśnie bordo, to chciałam jednak wystartować w innym, pokazać się w nim jeszcze raz. Według mnie jest troszkę lepiej skrojony, lepiej leży cała góra. Dlatego właśnie ten zdecydowałam wziąć. Kurczę, stres mam niesamowity, nawet jak słyszycie po głosie, nie jest on pewny i zdecydowany, bo wszystko mi się w środku gotuje. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale to jest chyba efekt, że jest to ostatni start w tym sezonie i jest najważniejszy. Bardzo bym chciała dobrze wypaść. Wszystko przećwiczone. Zostaje wszystko w rękach sędziów, aby się nie pomylić i zrobić to jak najlepiej. Trzymajcie kciuki, bardzo Was proszę. Proszę, raz jeszcze. Wow. Dobra, witajcie. Nastąpiła zmiana warty. Od teraz prawdopodobnie będziecie słuchać i oglądać tylko moje wypociny tutaj. Paula poszła zrobić zdjęcie planu, jak to wygląda na ten moment, żebyśmy się nie spóźnili. Znaczy, żeby ona nie spóźniła się z wyjściem na scenę. Jest już praktycznie gotowa, delikatna poprawa jeszcze makijażu. I lecimy z tematem w kategorii Pauli. Nie wiem, czy mówię już, ale jest 26 zawodniczek, miało być 16. No więc troszkę więcej, ale lecimy z tematem i walczymy. These roads intersect on each one I reflect. These lines write my story. These places change me, each one replacing. Like night into morning, I miss the open air, the going anywhere, riding with you, like we used to. Guess I'm better. Się w zestawieniu z trzema Azjatkami. Najlepsza w tym porównaniu, akurat tak całkiem obiektywnie mówiąc. Dobrze wygląda jeszcze dziewczyna w różowym stroju. Druga od prawej. Ale pozostałe mają dużo, jeżeli chodzi o pozowanie do nadrobienia. The endless journey, I need not worry. I'll get where I'm going. I made it this far beyond where you are. And I'll keep on growing. I miss the open air. Ale mówię Wam szczerze, że nie zabrakło mi tego.
naprawdę po prostu siebie na scenie, mam nadzieję. Nie wiem, jak to wyglądało po drugiej stronie. Piotrek i Monika mówią, że fajnie, więc jestem dobra. Właśnie czekam teraz na wyniki, czy jestem w 15, czy nie. I zobaczymy. Ze mną w kategorii jest jeszcze Kasia Terenudzia z Polski. Obie zmieściłyśmy się w kategorii Krasna, więc walczymy dzisiaj na dwie. Dobra, i mamy pierwszą prezentację zawodniczek. To nie jest jeszcze pierwsze porównanie, natomiast z tej piętnastki każde po pięć dziewczyn zostaje wyłonionych i pokazują się tak, żeby później sędziowie mogli zrobić pierwsze porównanie, które, tak jak często lubię to powtarzać, na 90% świadczy o tym, że jest się w finale. No i zobaczcie teraz na przykład na zawodniczkę numer 2, wręcz już ma praktycznie stringi, co teoretycznie jest niedozwolone, no ale... Ale nic. O, przodem też wykrojone do granic możliwości. Dlatego nie lubię gdzieś tam do końca oceniania tej kategorii, bo... Niby są przepisy, ale nie zawsze są ich trzymane. Niektóre zawodniczki nadal stoją skręconym delikatnie biodrem, co teoretycznie zaburza symetrię sylwetki. Teraz mamy Paulę. Dawaj, kochanie! These roads intersect on each one I reflect. These lines write my story. These places change me, each one replacing. Like night into morning, I miss the open air, the going anywhere, riding with you. Są to najważniejsze zawody w sezonie Pauli. No i troszkę się stresowała, ale wygląda przecudownie. Mam nadzieję, że zostanie to docenione. Ciężko też do końca jest stwierdzić, kamerując i jednocześnie patrząc na dziewczyny, która gdzieś tutaj najlepiej wygląda, ale postaram się no, teraz bardziej do tego przyłożyć. Pierwsza z naszych Polek w finale, czyli Kasia Dmochewicz. Dawaj, Kasia! Guess I'm better off alone. Never know when I'll get home. But I know that home's where the heart is. Guess I'm better off this way. Moving to better days. But I know that home's where the heart is. Intersect on each one I reflect.
These lines write my story. These places change.